Dobry wieczór, Adam Urbański, Karik Monsewis. Witam Was ponownie na warsztacie. Tym razem pokażę Wam, co znowu do nas przyjechało. Dlaczego znowu? Ponieważ ten samochód już u nas był i nie przyjechał na reklamację. Jeżeli ktoś na to liczył, no to niestety muszę Was rozczarować. Wrócił do nas na serwis. Po prostu każdy samochód, mimo tego, że jest odrestaurowany, to trzeba go raz na jakiś czas przeserwisować. My tę renowację ukończyliśmy ponad 2 lata temu, a samochód przyjechał do nas na standardową wymianę oleju, płynu chłodzącego. Sprawdzimy, czy są jakieś wycieki. Prawdopodobnie pompa wody trochę puszcza. Sprawdzimy, czy na pewno z hamulcami wszystko jest w porządku. Rozjeździmy ponownie samochód, sprawdzimy, czy wszystko jest dobrze wyregulowane, czy nic się nie popsuło. Nagramy o tym jakiś ciekawy materiał, który albo w następnym odcinku, albo w jeszcze kolejnych tygodniach będziemy Wam pokazywać. Fajny jest to samochód, jego właściciel jest znanym człowiekiem. Nie będziemy może zdradzać nazwiska, ale myślę, że są wśród Was osoby, które mogą się domyślić. Jest to człowiek, który poświęcił wiele swojego czasu i wiele swoich pieniędzy na to, żeby zabytki, nie tylko takie jak ten, ale również też na przykład zabytki lotnictwa, które w Polsce się jeszcze znajdują, pozyskać, wydobyć, odrestaurować i na przykład w Muzeum Lotnictwa w Krakowie można taki jeden samolot obejrzeć. Jest to Messerschmitt BF-109, także chyba niektórzy już wiedzą, czyj to jest samochód. Współpracę rozpoczęliśmy ponad 3 lata temu na Airshow w Gdyni i samochód ten oddaliśmy podczas Warsaw Motor Show, Oldtimer Show w 2019 roku, czyli było to praktycznie pierwsze płatne nowe zlecenie, które przyjęliśmy na obecnym warsztacie, czyli w 2018 roku. Dlaczego płatne? No bo w zasadzie jak tylko się wprowadziliśmy, ja tutaj zajmowałem się jeszcze odświeżeniem swojego Willisa, swojej przyczepy. Robiliśmy też GMC, jednego z członków mojego stowarzyszenia. A to było po prostu pierwsze takie świeże zlecenie, które wpadło nam na przełomie wtedy sierpnia i września 2018. Także to już mamy pełne 3 lata, odkąd się znamy tutaj z właścicielem tego samochodu. To nie jest nasza specjalizacja. Są w Polsce osoby, które wiedzą więcej o motach. Ja tych osób się pytałem o radę, czy też o części podczas renowacji tego samochodu. To nie jest też tak, że ten samochód był cały rozebrany, bo na przykład nie robiliśmy remontu kompleksowego silnika, czy mostów, czy elementów elektrycznych. Na przykład jest tutaj stara, oryginalna instalacja. Po prostu te elementy tego nie wymagały. Samochód do nas przyjechał w całkiem niezłym stanie jeżdżącym, a my tutaj musieliśmy odbudować blacharkę, pomalować oczywiście na nowo samochód, zamontować nowe takie części eksploatacyjne, nowa kierownica, nowe opony, nowe hamulce. Wiele takich rzeczy, które po prostu mają wpływ na nie tylko kondycję techniczną samochodu, ale też na jego kondycję wizualną, więc jest też nowa oryginalna plandeka, nowe poszycia, nowe poduszki na siedzeniach, nowa szyba czołowa z uszczelką. Sporo tutaj naprawdę tych elementów zostało wymienionych. Samochód oczywiście pomogliśmy zarejestrować na zabytek. Jest też na te potrzeby oczywiście stworzona biała karta przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego, z którym my współpracujemy, i potem te dokumenty, które nasz rzeczoznawca przygotował, zostały przedłożone w Urzędzie Komunikacji w Warszawie na Mokotowie, z tego co pamiętam, i samochód został zarejestrowany, więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy restaurowany od nas pojazd będzie można zarejestrować, czy to na białe, czy to na żółte tablice, łatwiej jest ogólnie z tymi autami na żółte. Dlaczego? To już może powiem kiedy indziej, ale w przypadku samochodu, który trafia do Polski w bardzo ciężkim stanie i jego historia jest nie do końca znana, nie był zarejestrowany wcześniej w Polsce, a jest to pojazd historyczny, zdecydowanie zalecamy renowację na
zabytek, czyli na te żółte tablice. Są osoby, które się tego boją, że nie można wyjeżdżać za granicę, że nie można sprzedać za granicę. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ można wjechać za granicę, oczywiście trzeba to zgłosić. I można sprzedać za granicę, co też trzeba zgłosić, powyżej jakiejś kwoty po prostu płaci się dodatkowy podatek. Jest w ogóle jedna taka sprawa, która wisi, zmieniając już totalnie temat, która wisi od czerwca, a mianowicie wypuściliśmy w kolaboracji z grupą Jeep Trójmiasto piwo. Jest piwo z logiem Carringtona. Na pewno wśród Was są osoby pełnoletnie oraz piwosze. To jest akurat American IPA Rough Rider. Oczywiście z logiem Carringtona i grupy Jeep Trójmiasto. Naprawdę fajne piwka. Zmartwię Was. Przespałem temat i tuż zostały dwie butelki, praktycznie kolekcjonerskie, ja sobie zostawię. Ale jeżeli chcecie, to stworzymy dla Was taką serię właśnie piwek, może coś jeszcze, cydrów. Właśnie takich sygnowanych Carringtonem, Willisami. Myślę, że jest to ciekawy, nie tylko kolekcjonerski fant, ale również całkiem smaczny. Dodatkowym jakby plusem całej akcji jest to, że ja tego totalnie nie robię komercyjnie, to nie chodzi o to, że chcę je sprzedawać. Co więcej, ja w zasadzie całą partię, którą zamówiłem, roznałem. A o co chodzi? Piwka te są produkowane przez rzemieślnika, który robi to u siebie w domu. Oczywiście całkowicie legalnie, ale cały dochód z tych piwek, tutaj mamy akurat stouta przechowany w beczkach po rumie. Cały dochód z tych piwek jest przekazywany na małego Grzesia. Grzesiu to jest syn autora tych piwek, który no, jest ciężko chory, już nie będziemy się wdawać w szczegóły. I każdy pieniążek akurat z tej akcji, z waszego piwka, tudzież no, z tego mojego kolekcjonerskiego, idzie na rehabilitację małego Grzesia. Więc mimo tego, że jest to wątek alkoholowy w warsztacie samochodowym, gdzie oczywiście nie polecam jazdy po pijaku, to w szczytnym celu. Także wrócimy do tego tematu. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście się zapisać na następne rozlanie, następne ważenie karmitynowych piwek. To już będą wtedy nowe nazwy, nowe loga, nowe etykiety. I podejrzewam, że też nowe smaki, chociaż akurat American IPA to jest coś, co akurat mi najbardziej podchodzi prywatnie. Ale zobaczymy. Akcja jest szczytna, także wydaje mi się, że warto pomagać małemu Grzesiowi. Chodźcie, pokażę Wam, co jeszcze na warsztacie się dzieje w tym tygodniu, ponieważ ja wróciłem z urlopu, ale tutaj praca cały czas naprawdę jest mocno, mocno zaawansowana. O tym nadwozie akurat dowiecie się z innego kanału, oczywiście wiecie z którego, ale jest tu nadwozie, które jest nie mniej ważne. To jest nadwozie z Willisa, tak zwanego Slat Grilla, czyli z pierwszej serii produkcyjnej Willisa MB. To jest samochód z 20 chyba grudnia 1941 roku, czyli jest to samochód, który ma 80 lat już za kilka miesięcy. Jest to samochód, którego my tutaj przeprowadzamy renowację blacharską nadwozia. Podwozie jest gotowe u właściciela. My zaś mieliśmy jako, według właściciela, jeden z najlepszych europejskich warsztatów zajmujących się renowacją Willisów, zająć się blacharką. Ponieważ mało kto, jeżeli w ogóle ktoś w Europie, zajmuje się renowacją blacharską nadwozi Willisowych w taki sposób, jak my to robimy, czyli rozbieramy każdy element na poszczególne części i praktycznie na nadwozie jest u nas składane drugi raz, tak jak w fabryce, czyli drugi raz wszystko jest zgrzewane. Z tą różnicą, że robimy to trochę bardziej profesjonalnie, ponieważ dzisiaj technologia i wiedza jest bardziej zaawansowana, czyli we wszystkich łączeniach mamy mieć, jest zabezpieczenie w środku, w profilach zamkniętych, jak na przykład tutaj na tym najburcie, nie dość, że tam jest miedź, to oprócz tego wymieniamy drewno, które tam jest oryginalnie, na nowe, tutaj na jesionowe, które jest bardziej odporne na wilgoć. Ono to drewno też jest zabezpieczone dodatkowo olejem.
Oraz wlewamy tam też taki wosk zabezpieczający, coś w rodzaju fluidolu, po to, żeby te profile zamknięte zabezpieczyć. I mimo tego, że ta karoseria będzie jeszcze raz po naprawie piaskowana, tudzież mączkowana, to my już w tych zamkniętych, niedostępnych miejscach mamy to wszystko zabezpieczone. To jest slat grill, czyli ta pierwsza seria, która jeszcze nie miała schowka w desce rozdzielczej, więc tutaj jest dużo więcej przestrzeni i dlatego na przykład znajduje się tutaj miejsce na gaśnicę, która no, normalnie już w tym późniejszym produkcyjnym grillie w kompozycie czy w standardzie znajduje się przy nogach kierowcy, tutaj znajduje się przy nogach pasażera. Przednia podłoga jest naprawiona, tylna podłoga jest naprawiona, dużo naprawdę tutaj jest oryginalnej blachy, co jak na 80-letniego Willisa, który zresztą całą swoją powojenną historię spędził w Europie, nie w Polsce, a w Holandii, tudzież tam gdzieś na granicy z Niemcami, no to naprawdę zachował się w fantastycznym stanie. Rafał poświęcił już tutaj kilkaset godzin na to, żeby te nadwozie odrestaurować i naprawdę warto. I pomyślcie sobie, że no przecież można kupić na portalu aukcyjnym nową karoserię. No i co z tego, że można kupić nową karoserię? I co z tego, że ona będzie kilka nawet razy tańsza, skoro nie będzie oryginalna? My się tutaj skupiamy na odbudowie oryginalnego samochodu z prawdziwą historią drugowojenną, a nie na poskładaniu repliki, która no, w gruncie rzeczy nie będzie nigdy warta tyle, co oryginalny samochód, więc dla nas, nawet jeżeli tej oryginalnej tkanki nadwozia ma zostać bardzo mało, to i tak warto taką karoserię naprawiać, ponieważ wiadomo, że ona jest stworzona z oryginału, a nie jest to replika uzupełniona o jakieś tam elementy oryginalne. I myślę, że tą puentą zakończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ w kolejnym na pewno znowu będziemy mieli wiele ciekawych tematów do opowiadania. Ruszamy dalej z projektem GMC, ruszamy z Fordem GPW, który zresztą nigdy się nie zatrzymał, ale naprawiamy już jego mosty i różne inne elementy. Dlatego subskrybujcie ten kanał, do czego Was serdecznie zachęcam. Oglądajcie też Forda GPW dla muzeum na kanale Patryka Mikiciuka. I widzimy się pewnie już w czwartek. Do zobaczenia.